Cześć, jestem Magda i witam Was na Harvardzie. Razem z moimi przyjaciółmi z Polski chciałbym Wam pokazać, dlaczego Harvard jest wyjątkowym miejscem. Na Uniwersytecie Harvarda studiuje w tej chwili kilkanaście tysięcy osób, z czego ponad 20% stanowią studenci ze 140 krajów świata. I chyba właśnie to tworzy taką unikalną, międzynarodową, otwartą atmosferę uczelni. Harvard jest wyjątkowym miejscem, ponieważ znajduje się tutaj druga, po Bibliotece Kongresu Amerykańskiego, największa biblioteka na świecie, Widener Library. Zawiera ona 16 milionów książek, zlokalizowanych nie tylko w tym budynku, który widać za mną, ale także 6 pięter pod powierzchnią Ziemi. Harvard Crimson to jeden z najstarszych dzienników studenckich w USA. Codziennie sztab złożony z samych studentów pisze artykuły, robi zdjęcia, zajmuje się sprawami biznesowymi oraz prowadzeniem strony internetowej. Oprócz tego jesteśmy jedyną gazetą studencką w USA, która posiada własną prasę drukarską. Dzięki temu możemy prowadzić profesjonalny biznes wydawniczy na najwyższym poziomie. Uwielbiam przychodzić do biura po wykładach i zajmować się jakimś obecnym projektem. W Crimson najważniejsze jest dla mnie zdobywanie doświadczenia oraz praca z naprawdę utalentowanymi oraz zaangażowanymi kolegami. Harvard jest wyjątkowym miejscem, ponieważ studenci mają tutaj możliwość samodzielnego korzystania z profesjonalnego teleskopu, zwanego teleskopem Kleja. Jest to szansa na spojrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy. Dlatego zdecydowaliśmy się na studia na Harvardzie. Ty też możesz. Weź udział w konkursie Droga na Harvard.